Dzień dobry, witam kolejnego dnia. Jak słychać ze mną tutaj nowe lokatorki w końcu, bo dzisiaj przy sobocie już odpuszczam, ja zawsze, jak jest wielka sobota, to już odpuszczam sobie takie grubsze roboty, tylko bliżej domu, więc troszeczkę przegrupowaliśmy cielaczki, czyli z tego końca poszły do Betlejemki, a tutaj przyszły sobie odsadki, kolejna partia, 6 ołóweczek, zaraz do nich kolejne 3 dołączą, tylko jeszcze troszeczkę mleczka popiją i za jakiś tydzień, dwa myślę, że kolejne 3 dołączą, także będzie ładna partia takich odsadeczków. No i co dzisiaj jeszcze było ogarnięte? Ogarniałem kiszoneczki, poodkrywałem, także troszkę porządku jest z tym zrobione. To z pomy przywiozłem, takie prace, żeby później święta mieć święty spokój. Ale jeszcze troszeczkę trzeba porządków porobić wokół obejścia. No i przed świętami chciałem sobie pozamiatać kosteczki. No ale nie mogło być idealnie. Jeden z węży, na szczęście cieniutki, podszedł gdzieś pod koło. No i urwało końcóweczkę. Uchlapało kosteczkę. No oczywiście na świeżej kostce musiało to się stać. No i jeszcze z węża troszeczkę pociekło. No ale już u znajomego dorobiłem sobie przewód, ale teraz je przywiążę. Tyle czasu było dobrze, nie podłaziły, a patrzcie, dzisiaj podlazły. Przywiążę przewód, trochę też trzeba z tych rogów po zimie, wiadomo, tego ponawiewało wszędzie piasku, szczotką poodmiatać i resztę będę jechał sobie spokojnie z zamiatareczką, także widzimy się ze środka. Zanim ruszymy, jeszcze pokażę wam efekt niezamiatanego i zamiatanego, no normalnie. Aż chce się żyć, chce się to patrzeć. Także cóż, lecimy, let's drive, kurde. Ogólnie na zamiatanie dzisiaj to jest kiepski dzień. To jest sucho i strasznie się kurzy. Najlepiej zamiata się po deszczyku. Wtedy raz, że się nie kurzy, a dwa nawet dokładniej to zamiata niż tak na sucho, można powiedzieć. Ale pomalutko, zawsze lepiej jak szczotką. Nie no, widać jednak różnicę. Trochę będzie ładniej na święta. Ale najlepszą robotę to robi tu przy rękawach zamiatara. Zawsze jak się bierze, troszeczkę tej kukurydzy się narozrzuca. Deszcz popada. To wszystko się pozalepia. A teraz jest okazja trochę posprzątać. Ostatnio było zamiatane przed koszeniem kukurydzy na ziarno, także trochę tego czasu minęło, więc już i syfu się nazbierało. Czas i pora to trochę ogarnąć. Ale jak za takie pieniądze ta szczota, to naprawdę nie ma co narzekać. Jedynie zastanawiam się, czy jej nie dołożę z boku tej szczoteczki. To by zawsze od budynków czy od płotów fajnie to pozamiatało. Łatwiej by było utrzymać wszystko w czystości. Tutaj nie chcę pod ten rękaw podjeżdżać bliziutko, troszeczkę zostawię. Wiadoma sprawa, lepiej te 20-30 cm zostawić, jak ten rękaw uszkodzić. No i też do samego go nie podjadę, bo zamiatarka jest węższa od ciągnika. On by świetnie przeadaptować by było do Ursusa, no to by był
zgrany zestaw, bo tamten ciągnik jest mniejszy i by wszędzie bliżej podjechał, także trzeba będzie pomyśleć taki temat, tylko minus taki, że to by było już na tylny tus, nie na przedni. I trzeba byłoby szybę zamykać, bo by się kurzyło do środka, będę jeszcze tych murzyn z takiego zamiatania. Powiem wam, że wiatr mi sprzyja. Może dzisiaj obiad będę miał. Żona nie będzie zła, że okna pomyła i zaraz jej zakurzyłem. Akurat odgania od domu wiatr cały kurz, więc jest dobrze. No teraz to zaczyna wyglądać. Tu przy płocie najgorzej został delikatny pasek, ale dzisiaj nie mam czasu się z nim bawić sopką. A druga kwestia to taka wygląda, że niebawem będzie wywożenie obornika, no to też tutaj się nakurzy, napyli, nawozi na kołach, więc trzeba chwilkę się wstrzymać, ale póki co jest na pewno lepiej niż było. Korzystając z tego, że mam już zamiatarę podpiętą, to i tutaj sobie ten plac wysprzątam, bo jednak łyżką zgarniać to się dokładnie nie zgarnie. Co zamiatarą, to zamiatarą, z silosu tu co się da, to muszę ładowarą odjechać. Od razu jakoś tak przyjemniej się zrobiło, może nie jest to porządeczek jak usnęli, ale jakoś tam już troszkę lepiej jest. Zaraz po świętach trzeba się brać za przykładnie w Amazonce. Dzisiaj znajomy, co mi zarabiał przewód, zadeklarował się, że ogarnie tą przykładnię i winą tego, że przepuszcza, jest uszkodzone łożysko. Już to kiedyś gdzieś tam słyszałem, no ale teraz mi to potwierdził, więc ma to mi pomóc ogarnąć, więc po świętach tylko wyciągnąć tą przykładnię i mu podwieźć. I siewnik dalej będzie siał. Jak tam maluchy po przeprowadzce? Lepiej czy gorzej jak w tych budkach? No tam trochę to ciasnoty miałyście, a teraz to git. Można szaleć, można się rozpędzić. Jest gdzie pobiegać. No ale jak święta, to obowiązkowa rzecz umyć samochód. No i trzeba się wziąć, troszeczkę go ogarnąć, no gdzie takim brudasem ruszać w świat. Brabianka to jak baranek się kładzie. Nie ma co stężenia po zimie żałować, trzeba konkretnie domyć. I co, jak na mycie bezdotykowe, to chyba nie jest źle, nie można narzekać, w miarę to się wszystko domyło. Generalnie już by wypadało się wziąć wiosna w pełni, którejś niedzieli i szmatką przelecieć, ładnie, konwencjonalnie go umyć, szmatką czy kąpką, co tam się pod rękę podejdzie, to ten cały osad, nalot. Później by zszedł, ale cierpliwości i na to przyjdzie czas. Na razie na święta może bryka jechać, a tymczasem trzeba brać się za obrządki. O, ale się was tutaj zagęściło. Jest tu koleżanek, na chwilę obecną 26, ale jedno stanowisko się zwolniło, a są trzy takie większe koleżanki, które można już zabrać na tam do obory, więc jedna z nich, która pierwsza się uda złapać, to pójdzie. Jedna z tych trzech jest już zacielona, dwie jeszcze czekają na inseminację. I tak to życie idzie powoli, dobiega końca obrządek. Jeszcze tam troszeczkę mi zostało, trzeba poogarniać tematów i można będzie świętować. A jak już jesteśmy przy temacie świąt, no to chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrówka, pomyślności i spokoju w te święta. Także jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym tygodniu.